Witaj, Arnold! No więc, ratujesz niewinne duszyczki, tak? Uważaj, żeby nie wpakować się w kłopoty. Wygląda na to, że oszukałeś przeznaczenie. Albo i nie. Chyba utkniesz tu na jakiś czas. I będziesz musiał przetrwać bez jedzenia. Wyobraź sobie, że jesteś Angusem Barbieri. To człowiek, który od ponad roku nic nie jadł. Zaszokował lekarzy, prowadził normalne życie. Chodził do toalety tylko raz na 40 dni. Pod koniec postu ważył 81 kg. Schudł 125 kg. Po 12 tygodniach postu stajesz się blady i słaby. Ale gruba osoba czuje się lepiej, ponieważ ma zapasy tkanki tłuszczowej. W tym momencie pojawią się zawroty głowy, a z ust wydobywa się nieprzyjemny zapach. O, Arnold! Tu jest woda! Widzisz, Arnie? Zawsze dostrzegaj szklankę do połowy pełną. Post może służyć dobrym celom. Gandhi pościł przez 3 tygodnie w proteście przeciwko systemowi kastowemu w Indiach. Christian Bale schudł 30 kg do roli w Mechaniku, a średniowieczni mnisi pościli, aby usłyszeć głos Boga. Nie przetrwałbyś ani dnia. W przeciwieństwie do ludzkiego umysłu, 4. dnia ciało akceptuje głód jako coś oczywistego. W tym czasie obserwuje się gwałtowną utratę wagi wraz ze słabością. Ciało zawsze potrzebuje pożywienia, więc gdy go nie ma, musi wykorzystywać tkankę tłuszczową i mięśniową. Powoduje to uwalnianie ketonów, które są niezwykle szkodliwe dla organizmu. Pojawiają się bóle głowy i osłabienie, a nawet wymioty sokiem żołądkowym, dezorientacja, a nawet śmierć! Po 2 tygodniach będziesz mieć stałe poczucie zimna. Twoja świadomość będzie jakby za mgłą. Nie będziesz rozumiał, co robisz. O, Arnie! Nadchodzi pomoc! To nie do końca to, co myślisz. Ale tak czy inaczej, Arnie, kolego, jesteś uratowany.